dzisiaj bardzo miły dzień. Miły dzień szczególnie dla naszych placówek z Nowego Siodła. Dwa piękne, nowe mikrobusy do przewozu naszych podopiecznych dzisiaj dołączą do floty aut Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Powiatu Wałbrzyskiego i jego jednostek. Proszę Państwa, to olbrzymie wsparcie udzielone nam przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 245 tysięcy pozyskaliśmy właśnie na zakup tych dwóch mikrobusów. Całkowity koszt zakupu ponad 481 tysięcy. Pozostała kwota oczywiście pochodzi z budżetu powiatu wałbrzyskiego. Proszę Państwa, ja to muszę powiedzieć. 9 lat temu, kiedy przejmowaliśmy władzę w powiecie wałbrzyskim, z taborem było bardzo źle i bardzo trudno. Pierwsza nasza decyzja była taka, że musieliśmy kupić dwa używane Fordy Transity, bo nie stać nas było na nowe auta, żeby w ogóle móc zapewnić przewóz naszych podopiecznych. Dzisiaj, proszę Państwa, ten tabór zmienia się i modernizuje. Dzisiaj do Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, czyli do domów dziecka, trafi nowy samochód. Zastąpi auto, które uległo wypadkowi w tamtym roku. No i bardzo mnie cieszy, że również drugi nowy samochód trafia do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Nowym Siodle i będzie zapewniał transport i dowóz naszych podopiecznych. Nowe Siodło daleko od świata, cywilizowanego świata, ale to dobrze, proszę Państwa, bo tam jest piękna ziemia mieroszowska, wspaniała ziemia wałbrzyska, nasze dzieciaki mają zdrowe powietrze, dużo swobody. Mam nadzieję, że ten tabór będzie służył przez wiele lat. Zastąpi wysłużone samochody, ale proszę Państwa, to jest również nie tylko komfort, ale i bezpieczeństwo. Kompletnie dwa nowe samochody zasiliły powiatową flotę. Jaki jest cel, jakie jest zadanie tych wozów? Panie redaktorze, szanowni Państwo, są to mikrobusy, które będą służyć do przewozu naszych podopiecznych. Obydwa samochody trafiają do Nowego Siodła, jeden do placówek opiekuńczo-wychowawczych, czyli do domów dziecka, drugi do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Nowym Siodle. No i tam rozpoczną swoją służbę.